Przed wielu, wielu laty stał w prowincji Omi wspaniały zamek, otoczony potężnymi murami i głęboką fosą. Powierzchnię wody pokrywały kwiaty lotosu o długich łodygach i ciemnozielonych liściach. Władcą zamku był stary książę. Po śmierci żony pozostała mu 18-letnia córka Aja, którą kochał nad życie. O piękności młodej księżniczki szły słuchy daleko poza prowincją Omi, to też wielu spośród szlachetnie urodzonych ubiegało się o jej rękę. Stary ojciec uważał, że nadeszła już pora, by wydać córkę za mąż. Wkrótce też, ku wielkiemu zadowoleniu obu rodzin, bogaty książę Ako został wybrany na przyszłego męża księżniczki. Młodych w owych czasach nie pytano o zgodę. Nawet się nie widywali, wola ojców była święta. Piękna księżniczka tylko z opowiadań starej piastunki znała narzeczonego. Pewnego wieczora, gdy księżyc oblał swym mlecznym światłem potężne mury zamku, Aja w towarzystwie służebnic udała się do parku. Błądząc wśród tysiąca ścieżek, skierowała w końcu swe kroki ku klombom ulubionych, przepysznych piwoni, otaczających staw pokryty zieloną rzęsą. Powietrze przesycone było mocnym zapachem, w stawie grały żaby, a świętojańskie robaczki migały w ciemności, niby różnobarwne latarenki. Aja zamyślona szła brzegiem stawu. Wtem poślizgnęła się i byłaby wpadła do wody, gdyby nie piękny młody rycerz, który zjawił się skąd inąd i podtrzymał ją. Zanim zdążyła szepnąć mu słowo podzięki, znikł równie nagle, jak się ukazał. Jakiż on był młodziutki. Nie miał chyba 20 lat, zawołała księżniczka, zwracając się ku swojej przyjaciółce Osadajo. I z pewnością należy do jakiegoś możnego rodu. Szaty miał haftowane w mojej ulubionej piwonnie, a miecz bogato zdobiony. O jakże bym pragnęła zobaczyć go raz jeszcze i podziękować mu, kimże on być może i którędy wszedł do pilnie strzeżonego parku. Ani Osadajo, ani inne służebnice nie mogły jednak odpowiedzieć na jej pytania. Nazajutrz Aja zachorowała, bladła i marniała w oczach. W zamku zapanowała cisza pełna trwogi. Dzień ślubu z młodym księciem został odłożony. Wezwano najsławniejszych lekarzy z Kioto, lecz żaden nie mógł znaleźć właściwej rady ani odgadnąć przyczyny choroby. Tymczasem księżniczka słabła coraz bardziej. Martwiony książę przywołał do siebie Osadajo. Czy nie domyślasz się, co mogło się stać twojej przyjaciółce? Jest ciężko chora, ale smutna bardzo, powiedział do klęczącej przed nim dziewczyny. Po chwili milczenia Osadajo podniosła na starego księcia swe skośne czarne oczy i wyszeptała. O panie, nigdy nie zdradzam cudzych tajemnic, ale tym razem jest to moim obowiązkiem. Pewnej księżycowej nocy wyszłyśmy razem z księżniczką do parku. Byłyśmy nad stawem, gdzie rosną purpurowe piwonie. Księżniczka nagle poślizgnęła się, mogłaby wpaść do wody. I niespodziewanie okazał się jakiś piękny młodzieniec i uratował jej życie. Znikł, zanim zdążyłyśmy ochłonąć z wrażenia. Kto to był i skąd przyszedł, nie wiadomo. Od tego dnia księżniczka zapadła na zdrowie. O, szlachetny książę, może dobrze byłoby odszukać tego młodzieńca, szepnęła błagalnie, Osadajo, zakrywając twarz szerokimi rękawami i szlochając załośnie. Rozgniewany starzec podniósł się ze swojego dżabutonu i chwycił leżący obok miecz, jakby już ujrzał nieznajomego. Jak on się dostał do mojego parku? Jak moja czujna straż mogła go nie spostrzec? Chyba, że był to borsuk albo lis, które czasem przybierają postać ludzką. I długo jeszcze nie mógł się uspokoić. Pewnego wieczora, chcąc rozweselić chorą córkę, książę polecił wynieść ją do parku, by mogła tam wraz z przyjaciółkami posłuchać niewidomego muzykanta grającego pięknie na biwie. Słońce kryło się już za murami zamku, gdy nad stawem rozległ się stary rycerski rapsod o bitwie w zatoce Dunhuang Ra. Nagle pośród piwonni ukazał się piękny rycerz, jakby go zwabiły dźwięki biwy. To on, krzyknęła księżniczka Aja. W jednej chwili nieznajomy zniknął. Kiedy stary książę dowiedział się o tym zdarzeniu, wezwał znanego z odwagi i waleczności Maki Yogo,
i długo szeptali w cztery oczy. Któregoś wieczora znowu wyniesiono chorą księżniczkę do parku, gdzie niewidomy grał na biwie. Pośród zgromadzonej służby przechadzał się Makihyogo w czarnym kimonie z mieczem u pasa. Zaledwie rozległy się pierwsze akordy starej pieśni Sofuren. Wśród purpurowych piwonni znowu ukazał się znajomy rycerz. Ze zwinnością tygrysa Makihyogo rzucił się ku niemu i schwycił go swymi silnymi rękami, lecz nagle poczuł na twarzy, jak gdyby silny podmuch wiatru stracił równowagę i upadł na klomby kwiatów. Służba natychmiast pośpieszyła z pomocą, ale kiedy go podniesiono, ku wielkiemu zdumieniu obecnych okazało się, że nieznajomy rycerz przepadł bez śladu. Makihyogo trzymał w ręku tylko przepiękny kwiat piwonni. W chwilę potem nadbiegł stary książę, a dowiedziawszy się, co zaszło, rzekł do córki: słusznie sądziłem, że żaden śmiałek nie mógł wtargnąć do mojego parku. Był to duch piwonni, który przyjął postać rycerza. Weź, a ja ten kwiat i zachowaj na pamiątkę. Księżniczka zabrała purpurową piwonię do swojego pokoju i postawiła w wazie przy łóżku. Od tego dnia czuła się coraz zdrowsza i piękniała w oczach. Zdawało się jej, że ma przy sobie ukochanego rycerza. A piwonia nie więdła. Przeciwnie, z dnia na dzień kwitła jeszcze wspanialej. Gdy Aya powróciła do zdrowia, odbył się jej ślub z księciem Ako. Podczas uroczystości weselnej wbiegła na chwilę do swego pokoju, by spojrzeć raz jeszcze na ulubiony kwiat. Ale dookoła wazy leżały zwiędłe, purpurowe płatki. Mieszkańcy prowincji Omi nazwali Aję Botan Hime, co znaczy księżniczka piwonia.